Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 10 w wersetach od 25 do 37? Oto pewien uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, abym odziedziczył życie wieczne? On powiedział: Co napisano w prawie? Jak czytasz? A on odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swojego serca i z całej swojej duszy, i z całej swojej siły, i z całej swojej myśli, a swojego bliźniego jak samego siebie. I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. A on, chcąc samego siebie usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: Kto jest moim bliźnim? Jezus odpowiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Wpadł między rabusiów, którzy pozbawili go ubrania. Pobili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Zdarzyło się, że pewien kapłan schodził tą drogą, a widząc go, ominął. Także Lewita, który zjawił się na tym miejscu, podszedł i go ominął. A pewien Samarytanin, jadąc, ujrzał go. Podszedł do niego i się zlitował. Przystępując, zawiązał jego rany, polewając oliwą i winem. Wsadził go na swoje zwierzę. Zawiózł do gospody i zadbał o niego. Nazajutrz wyjął 2 denary i dał gospodarzowi, mówiąc mu: Staraj się o niego, a jeśli wydasz więcej, gdy wrócę, oddam ci. Który więc z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce rabusiów? A on powiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus więc powiedział mu: Idź i ty czyń podobnie. Uczeni w piśmie uważali, że konieczne jest wypełnienie zakonu, aby znaleźć się na drodze do życia wiecznego. Przez przypowieść, którą Pan przytoczył w odpowiedzi na jedno z pytań, można zrozumieć, że żaden człowiek nie jest zdolny sprostać żądaniom zakonu. Tylko łaska, zupełna łaska może mu pomóc. Człowiek opuścił miejsce błogosławieństwa, Jeruzalem, na którym został postawiony przez swego Stwórcę i skierował swoje nogi do miejsca przekleństwa, Jerycha. I mamy tutaj odnośnik do 5 Księgi Mojżeszowej, 27 rozdziału i 26 wersetu. Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić, a cały lud powie Amen. I do Księgi Jozuego, 6 rozdziału i 26 wersetu. W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta, Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramy. Droga prowadziła stromo w dół, 1000 metrów różnicy. Szatan, zbójcy, oprzedszy się w zły sposób z człowiekiem, zostawia go później w tym smutnym położeniu. Ledwo żyjący człowiek nie jest w stanie ani wypełnić zakonu, ani przynieść Bogu ofiary. Dlatego w przypowieści tej nie pomógł rannemu ani lewita, ani kapłan,
lecz Samarytanin. Jest to wyraźny obraz Pana Jezusa. Czy Żydzi nie nazwali go z pogardą Samarytaninem? Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Jana, 8 rozdziału i 48 wersetu. Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jak daleka była jego droga? Przyszedł z nieba na ziemię, aby ratować grzeszników. Z sercem pełnym miłości i współczucia zatroszczył się o swoje stworzenie, które przez szatana i grzech znalazło się w strasznym położeniu. Jego troskliwe starania o nas nie kończą się z chwilą naszego nawrócenia. On troszczy się o swoich aż do swego przyjścia. Taką postawę, która cechowała naszego Pana, powinniśmy okazywać naszym bliźnim.